Cześć, witam za kanał Smart Testy. Dziś chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji z cyklu urządzenia wchodzące w skład inteligentnego domu Smart Home. I tym razem, jak widzicie, trafiło do mnie gniazdko od TP-Linka. Jest to gniazdko Smart model HS110. Gniazdko, które pozwoli Wam zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej zarządzać Waszymi urządzeniami, które będą akurat do takiego gniazdka podłączone. Myślę, że jest to taka namiastka Smart Home, jedno z urządzeń, które tak naprawdę wchodzi w skład tego systemu. Samo urządzenie nie jest drogie, kosztuje w granicach 85 do 100 zł w zależności od sklepu. Zresztą linki znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Urządzenie małe, zgrabne, myślę, że jak na początek rozpoczęcia przygody właśnie ze Smart Home, z inteligentnym domem, jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o jakieś parametry techniczne, które znajdziemy na opakowaniu tego gniazdka, to tak naprawdę tutaj nie ma zbyt dużo. To co ważne, to współpraca z Google Asystentem oraz z Amazon Alexa. Więc jeżeli macie już jakieś systemy w domu, które właśnie działają z tymi systemami, macie taki system, no to wówczas oczywiście ta funkcjonalność będzie jeszcze większa. Natomiast nie jest to oczywiście konieczne, wystarczy po prostu aplikacja mobilna na telefonie i będziecie mogli już z tego urządzenia korzystać. Oczywiście urządzenia wyposażone w szereg funkcji, różne tutaj harmonogramy pracy, mamy tutaj też budowany licznik pomiaru energii. Za chwileczkę Wam pokażę tę aplikację, pokażę Wam, jak takie gniazdko działa, co możemy sobie za pomocą tego gniazdka zrobić. Tak więc oglądajcie recenzję do końca. Natomiast jeżeli chodzi o takie jakieś parametry techniczne najważniejsze, to wydaje mi się, że bo tu głównym informacją jest to, że możemy tutaj podłączać urządzenia o maksymalnym poborze tutaj 16 A. W zestawie, tak jak widzicie, mamy tylko krótką instrukcję obsługi, taki naprawdę bardzo ubogi quick guide, nie ma tutaj żadnych informacji, kilka informacji tylko jak połączyć się z routerem, pobrać aplikację i to jest wszystko. Zresztą jest to bardzo proste, jak widzicie, urządzenie, nie wymagające jakiejś tutaj specjalnej wiedzy, jeżeli chodzi o konfigurację techniczną. Po prostu wpinamy to urządzenie do gniazdka i tak naprawdę po skonfigurowaniu, połączeniu z naszą siecią Wi-Fi za pomocą aplikacji możemy już z niego sobie korzystać. Ładne wykonanie, dobrej jakości materiały, tworzywa, myślę, że bez problemu wkomponuje się w design każdego pomieszczenia, tak więc tutaj nie będzie problemu. Oczywiście zabezpieczenia wszystkie, które są niezbędne, tutaj zostały umieszczone. Tak więc myślę, że pod względem konstrukcyjnym jest jak najbardziej ok. Główny przycisk do konfiguracji, przycisk, który też jest jednocześnie diodą, świeci nam się tutaj sieć, połączenie Wi-Fi, przycisk reset i tak naprawdę to jest wszystko. Teraz sobie może podłączmy go do zasilania. No i zobaczcie, teraz to gniazdko zostało tutaj wpięte do listwy zasilającej. Nie wiem, czy będzie widać, za chwileczkę ono tutaj nam się zaświeci. W tym momencie ono już jest połączone z moją siecią, ponieważ już nieco wcześniej go sobie skonfigurowałem. W pierwszej kolejności, jeżeli sobie podłączycie go do zasilania, pobieramy sobie ze sklepu Play aplikację, która nazywa się Kasa. Uruchamiamy tą aplikację na naszym smartfonie i teraz zobaczcie. Jeżeli zależy Wam, żeby sterować tym urządzeniem zdalnie za pomocą tutaj sieci komórkowej, gdy jesteście poza domem, gdzie nie macie połączenia telefonu z Wi-Fi Waszym wewnętrznym, to oczywiście musimy tutaj przejść ten cały proces konfiguracji, czyli musimy sobie założyć konto na portalu TP-Link i wówczas będziemy się logować za pomocą tego konta i później już automatycznie łączyć z naszym gniazdkiem tak naprawdę z każdego miejsca na świecie. Jeżeli nie chcecie zdalnego dostępu spoza domu, to możemy to oczywiście wszystko pominąć i możemy skonfigurować sobie tą aplikację po prostu jako tylko aplikację wewnętrzną działającą w Waszej sieci Wi-Fi. Nie będę tutaj pokazywał tego procesu rejestracji, ponieważ jest to dość proste, krok po kroku. Następnie urządzenie po pierwszym podłączeniu rozsyła swoją sieć, wyszukujemy w telefonie, łączymy się, automatycznie to się wszystko konfiguruje i urządzenie jest gotowe do pracy. Ja sobie skonfigurowałem tą aplikację Kasa na drugim telefonie, oczywiście sobie założyłem konto zewnętrzne. No i teraz możemy sobie już przejść do działania tej aplikacji, do działania całego tego naszego systemu Smart.
Jak widzicie, w tym momencie mam sparowane to urządzenie, mam tę zieloną kontrolkę, czyli gniazdko podaje napięcie. Jeżeli bym teraz nacisnął tutaj ten przycisk, w tym momencie gniazdko się rozłącza i nie podaje napięcia do urządzeń podłączonych. Za chwilę sobie podłączymy jakieś urządzenie, więc będziemy sobie mogli to wszystko poobserwować. Natomiast kilka słów na temat samej aplikacji. Aplikacja jest bardzo rozbudowana. Zobaczcie, możemy dodać te różne urządzenia, gniazdka, kamery, możemy tworzyć jakieś tutaj profile, jakieś tutaj scenerie. Mamy, tak jak widzicie, gniazdko, kamery, możemy właśnie tworzyć różne połączenia kilku urządzeń, które będą nam tutaj się jak gdyby z sobą współgrały, ale dzisiaj zajmujemy się samym gniazdkiem, ponieważ mamy tylko gniazdko, więc jeżeli chcecie dodać kolejne gniazdko, na przykład kupiliście kilka tych gniazdek, to możemy teraz poprzez dodanie plusem dodać to urządzenie. Możemy też je grupować jakieś pary, dzięki czemu możemy jednym przyciskiem zarządzać kilkoma gniazdkami naraz. Zostajemy jednak przy naszym gniazdku, klikamy sobie to gniazdko, możemy teraz przejść do dalszych ustawień i możliwości właśnie tego gniazdka. I tak wygląda tutaj ten główny profil, jeżeli chodzi o zarządzanie naszym gniazdkiem. Zobaczcie, duży przycisk po środku, za pomocą którego możemy bardzo łatwo włączyć urządzenie lub też go wyłączyć. Mamy też oczywiście to, co najważniejsze, czyli możliwość programowania tutaj różnych ustawień, czasów pracy urządzeń podłączonych do tego gniazdka. I zobaczcie, możemy to wszystko sobie dowolnie programować, na przykład ustawić sobie, że o godzinie takiej, takiej ma się nam urządzenie podłączone do gniazdka włączyć, o danej godzinie ma się wyłączyć, tutaj mamy dni tygodnia, także możemy sobie programować te harmonogramy w dłuższym okresie czasu tygodniowym, miesięcznym, to wszystko można tutaj dokładnie sobie poustawiać, zaprogramować. Tych pozycji możemy tutaj dodawać sobie tak naprawdę dowolną ilość, co minutę może się nam to gniazdko włączyć, wyłączyć, tutaj nie ma żadnych jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o ilość tych ustawień, także bardzo fajnie zbudowana aplikacja. Mamy też takie proste timery, czyli na przykład ustawiamy sobie, że na przykład po 30 minutach ma się nam urządzenie wyłączyć. Klikamy start i tak naprawdę to jest wszystko, jak dojdzie odcinanie do końca, czyli po 30 minutach gniazdko się wyłączy, czy też urządzenie podłączone do gniazdka się nam wyłączy. Bardzo fajna, przydatna funkcja, szczególnie jeżeli coś mamy na przykład ustawić na parę minut. Nie musimy o tym pamiętać, że potrzebujemy to wyłączyć, po prostu nam się to automatycznie wykona za pomocą tej aplikacji. No i mamy też bardzo fajną funkcję, czyli licznik energii elektrycznej. Zobaczcie, jeżeli podłączycie sobie coś do tego gniazdka, ja tutaj korzystałem sobie kilka dni temu, właśnie miałem podłączone tutaj jakąś małą ładowarkę, która pobierała tam nieco prądu, chyba tam bodajże było też jakieś inne urządzenie w międzyczasie podłączone. I zobaczcie, mamy tutaj dokładny pomiar energii, ile to urządzenie przez ostatnie 7 dni, czy też 30 dni ostatnie pobrało. Tak więc jeżeli chcecie monitorować, ile na przykład Wasz komputer, Wasz telewizor, czy też jakieś inne urządzenie, które będzie podłączone do gniazdka, pobiera Wam energii elektrycznej, to tutaj będziecie mieć to bardzo dokładnie wyszczególnione z podziałem właśnie na dni, czy też miesiące, więc dokładnie będziecie mogli sobie kontrolować Wasze zużycie energii. Oczywiście tu jest też zużycie chwilowe, za chwileczkę sobie coś podłączymy i zobaczycie też, jak te pomiary wyglądają. To co, przejdźmy sobie może do tych podstawowych testów. No dobrze, jak widzicie, podłączyłem sobie tutaj taką taśmę LED-ową, będzie ona tutaj służyła jako odbiornik prądu i teraz załóżmy, że chcemy sobie włączyć oświetlenie w domu. Jesteśmy powiedzmy teraz gdzieś poza domem, ale chcielibyśmy, żeby była symulacja, że jednak jesteśmy w mieszkaniu. Wystarczy, że po prostu zdalnie naciśniemy ten przycisk i jak widzicie, urządzenie nam się automatycznie uruchamia i tutaj pracuje. Teraz kliknięcie automatycznie rozłącza nam naszą tutaj listwę, naszą lampkę. Jak widzicie, bardzo proste, bardzo łatwe w obsłudze. To sterowanie jest naprawdę bardzo intuicyjne. No i teraz to, co miałem Wam pokazać, drugą rzecz, czyli ten pomiar energii. I teraz sobie zobaczcie, jak wygląda pobór prądu przez tą taśmę. Ponieważ ona tu zmienia cały czas kolory, to ten pobór tutaj, jak widzicie, też jest zmienny, dzięki czemu możecie dokładnie obserwować, przy jakiej barwie jest jaki pobór energii przez tą taśmę. W dłuższym okresie czasu oczywiście będziecie mieć to przeliczone na kilowatogodziny. No i też możecie sobie to obserwować potem w zestawieniu tygodniowym czy też miesięcznym. Tak więc jak widzicie, ta funkcjonalność jest naprawdę na niezłym poziomie.
Oczywiście, tak jak mówiłem, możemy też tworzyć sobie te harmonogramy, możemy też ustawiać je timery lub po prostu ręcznie sobie sterować. Ok, myślę, że na dzisiaj to było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję gniazdka TP-Link HS110. Jak widzicie, urządzenie jest nie tylko nieźle wykonane, ale też bardzo funkcjonalne, bardzo łatwe w obsłudze. Ta aplikacja mobilna, pomimo że nie jest w języku polskim, to również jest bardzo przejrzysta. Nie ma problemu z jej obsługą, możemy sterować tym gniazdkiem, czy naprawdę urządzeniami podłączonymi do gniazdka z dowolnego miejsca na świecie. Tak więc możecie sobie, wracając z pracy, włączyć czajnik na kawę, możecie sobie uruchomić światło i tego typu rzeczy. Oczywiście, jeżeli Wasz system w domu jest nieco bardziej rozbudowany, posiadacie już system Amazon Alexa, to również możecie go skonfigurować, połączyć z tymi gniazdkami, wówczas będziecie mogli zdalnie sobie głosowo zarządzać tutaj urządzeniami podłączonymi do gniazdka, na przykład włączyć światło, włączyć jakiś czajnik, włączyć jakiś grzejnik elektryczny, tego typu rzeczy. To gniazdko może oczywiście też chodzić w skład nieco bardziej rozbudowanych systemów smart home, na przykład jak macie jakieś, nie wiem, termometry w pomieszczeniach, które też zdalnie łączą się z aplikacją, wówczas przy spadku temperatury takie gniazdko może na przykład uruchomić grzejnik, który będzie podnosił temperaturę w danym pomieszczeniu. Po podniesieniu temperatury do określonego poziomu może rozłączyć taki grzejnik, więc te systemy naprawdę mogą już mieć nieco bardziej rozbudowane funkcje. Tak więc myślę, że zakup tego typu gniazdek no, jest na pewno jakimś ciekawym wyborem i jakimś początkiem do stworzenia bardziej funkcjonalnego, rozbudowanego systemu smart home w Waszych domach. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Jeżeli materiał się podobał, to jak zwykle proszę Was o subskrypcję kanału, o łapkę w górę. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Cześć!